Dobra, idziemy. Szkoda czasu. Jakub Siewca-Juszczakiewicz opowie nam o prehistorii informatyki. Dobra, cześć wszystkim. To jest tak, dzisiaj poopowiadam w taki trochę nietechniczny sposób. Jestem, jak mnie parę osób może kojarzyć, właściwie stałym bywalcem na sesji linuxowej. Od kiedy wygłosiłem pierwszą prelekcję już kilka ładnych lat temu, tylko na jednej nic nie mówiłem. Za co przy okazji chciałem podziękować również organizatorom i Akademickiemu Stowarzyszeniu Informatycznemu, które rok do roku praktycznie organizuje tę konferencję, którego również członkiem przez chwilę byłem, za to, że po prostu mogę sobie wyjść i pogadać do widowni o tematach, które mnie kręcą, z ludźmi, którzy mam nadzieję będą mogli albo będą chcieli po prostu tego z chęcią posłuchać. Mam nadzieję, że wszystkich nie zanudzę, mimo że wyjątkowo będzie temat mniej techniczny niż zwykle w stosunku do tych, co prowadziłem wcześniej. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Troszkę eksperyment jest. Będzie to kilka ciekawostek z prehistorii informatyki. Coś więcej o mnie. Ja jestem absolwentem Politechniki Wrocławskiej, na której się teraz znajdujemy. Poza tym, że byłem członkiem ASI. Teraz jestem tak zwanym alumni. Posiadam własną działalność gospodarczą aktualnie. Firma się nazywa CryptIT. Jeżeli chodzi o mój bezpośredni wkład w open source, jest podana stronka, można sobie wejść, zobaczyć, jest trochę źródełek, parę informacji, po prostu się rozejrzeć. Sama domena z domeną firmową, tam też jest parę informacji, jakby ktoś chciał wejść w jakąś mniejszą czy większą współpracę, to właściwie jest taka opcja, dlaczego nie. Wszystko tam jest, więc nie chcę w tej chwili zdradzać, zawsze można podejść, pogadać, napisać maila i tak dalej. O czym ja dzisiaj będę mówił? Najpierw będzie chwila zastanowienia nad teorią. Na jednej z prezentacji zrobiłem coś takiego, że zacząłem ją od uwspólnienia słownika, gdzie chcę trochę nawiązać do tego, będzie parę fajnych definicji. Powiem też o inspiracji, dlaczego akurat taki temat i dlaczego w taki sposób chcę go opowiedzieć zwyczajnie. Lista tematów, bardziej zagadnień do poruszenia, jaka jest, taka jest. Generalnie chodzi o nakreślenie pewnego trendu, który w informatyce od strony technicznej po prostu jest od początku, z czego on według mnie wynika, w którą stronę to idzie. O open source będziemy dość dużo zahaczać. Jest punkt o internecie w Polsce, to tak na rozgrzewkę trochę. W sensie może z rozgrzewka złym określeniem, bardziej na rozluźnienie, bo on nie jest ściśle związany, a ponieważ będzie dużo dat, o czym zaraz też powiem więcej, warto też nadmienić, bo to jest taka historia, która nas bezpośrednio dotyczy, a patrząc po sali jest sporo młodych osób, więc może nie każdy sobie zdawać sprawę z tego, że były czasy, że internetu w Polsce nie było, a ja je pamiętam. Na koniec będą właśnie podsumowania. Przy czym tak, jest prośba ode mnie o zgłaszanie się do pytań, ale będę zobowiązany, jeżeli do każdego pytania ktoś spróbuje wkraść, aha, zegar mi nie liczy, nie wiem ile czasu mam. Tak a propos, spróbuję wpleść jakiś komentarz na przykład, żeby to nie były tylko pytania. Niech to będzie taka lekka forma, powiedzmy, częściowo dyskusji, będzie dużo sympatyczniej. A dla mnie to jest również forma eksperymentu. Teraz tak, mam kilka pojęć do wyjaśnienia, szczególnie dla osób nietechnicznych. Jest definicja informatyka, że jest to heterotrof metabolizujący trimetyloksantynę celem przemawiania do maszyn nieproteinowych. Heterotrofy to są organizmy cudzożywne. To trzecie trudne słowo to jest nazwa, nazwa związku chemicznego, który jest bardziej znany jako teina albo kofeina. Proteiny to są inaczej białka, tak? Więc można to też tak ująć, że tak to ujmę. Programista jest to informatyk z grupą krwi C. To jest nawiązanie do języka programowania C. Procesor, tu jest definicja taka typowo uczelniana, tak, że jest to szybki kalkulator, który umie dodawać i mnożyć. Na studiach się bardzo często spotkałem z tą definicją. Przy czym tu jest haczyk, bo ona w pewnym sensie oddaje to, dlaczego informatyka wygląda tak, jak wygląda. Mam jeszcze raz prośbę, bo ja mogę patrzeć na zegarek, zegar mi nie liczy. A będzie mi jednak potrzebny, myślę. Dobra, koprocesor to wspomagier procesora, to głównie ze starych czasów pojęcie, do których też nawiążę.
dość istotne, bo nie zawsze było tak, że tylko procesor liczył z elementów, które są na płycie głównej. Historycznie były też układy, które mu mocno pomagały przed pojawieniem się na przykład akceleratorów graficznych, dużo przed. I do tego nawiążę. Definicja Linuxa i BSD, ja myślę, że większość osób wie, o co chodzi, ale jakby się zdarzył ktoś nietechniczny, kto słucha, to warto wiedzieć. Ostatnią definicję pozwoliłem sobie zachować w oryginale angielskim, tak jak ją widziałem. BSOD to jest skrót od Blue Screen of Death. I powiem szczerze, dodałem ją tylko z jednego powodu. Niedawno się z nią spotkałem i mnie trochę jednak urzekła, że przedstawienie nazwy systemu operacyjnego giganta z Redmond można w taki troszkę bardziej, jakby to powiedzieć, subtelny sposób ująć. Bo to jest dosyć długa historia związana z Windowsami, która to określenie dosyć dobrze oddaje ból niektórych użytkowników, którego użytkownicy Linuxa i BSD i innych tego typu systemów po prostu nie znają. Się nie mogę opierać. Dobra, jedziemy dalej. Inspiracja. Dlaczego chcę powiedzieć akurat o historii w taki sposób niekoniecznie mocno techniczny? Ze względu na to, że pewne trendy się powtarzają, historia się lubi zataczać naokoło. Więc biorąc pod uwagę, że każdy z informatyków, szczególnie ci, którzy się udzielają w open source, w jakiś sposób kształtuje tą branżę bezpośrednio i ma na nią bezpośredni wpływ. I nie mówię tu tylko o tych, którzy robią dużo dla tej branży, bo każdy kawałek kodu, który ktoś inny potem wykorzysta, jednak wpływa na to, jak ta branża wygląda, więc z tego tytułu warto wiedzieć, między innymi z tego tytułu warto wiedzieć, skąd pewne rzeczy się wzięły i dlaczego tak naprawdę nie są złe, po prostu niektórych nie rozumiemy. Będzie dużo dat, tylko tak, ja tych dat nie znam. Wszystkie są wzięte z Wikipedii, żeby nie była, bo może inaczej w większości nie znam. Z tym, że tu nie chodzi o same daty, to są cyferki, które jakby oddają to, że pewne rzeczy wydarzyły się wcześniej lub dużo wcześniej niż inne. Dat będzie naprawdę dużo, one są tylko ze względu na to, jakby ktoś był moim studentem, to w takim wypadku, jakbym prowadził normalny wykład, to bym od razu powiedział, że ja nie będę z tego kolokwium robił, bo nie o to chodzi, żeby je dokładnie kojarzyć. Ale one są tylko tak naprawdę narzędziem, a faktycznie ich troszkę będzie. Na koniec będzie też parę wniosków, czyli to nie jest tak, że ja przedstawię kilka faktów, troszkę dat, parę anegdot dorzucę. Będzie też na koniec komentarz taki, dlaczego to się wydarzyło, pozbieranie tych faktów, będzie też może jaśniej, dlaczego akurat te konkretne rzeczy wybrałem do przedstawienia, bo tego jednak sporo będzie. Bo to nie jest przypadek do końca, to nie jest tak, że sobie wziąłem kilka luźnych tematów, pozbierałem parę dat i wrzuciłem na slajdy, to chodzi o pokazanie pewnych tendencji, które kształtują do dzisiaj branżę i głównie o to chodzi w tej prezentacji, żeby to pokazać, starając się mimo wszystko nie nawiązywać ściśle do techniki. Open source się będzie cały czas przewijał, żeby nie było, nawet w większym stopniu niż mniejszym. Więc to nie jest tak, że ja sobie po prostu wziąłem jakieś daty i tak chciałem pokazać, ale zobaczymy, jak to będzie dalej. Dobra. Od czego się informatyka jako taka zaczęła? Pod koniec II wojny światowej, bo to jest ten moment, Amerykanie stwierdzili, że trzeba policzyć, czy bomba wodorowa jakby wybuchła na Ziemi, czy by spaliła całą atmosferę, bo pojawił się problem, że może tak być. I trzeba było sprawdzić, czy budowanie tego typu broni ma w ogóle sens. No bo jakby jedna wybuchła i spaliła całą atmosferę, to by wyeliminowała życie na Ziemi. Więc to było dość krytyczne, a ponieważ to były czasy, że komputerów nie było, więc liczyło się głównie na kartkach i na maszynach liczących mechanicznych w dużym stopniu, więc trzeba było, żeby to zrobić szybciej, powstał komputer. On był wtedy oparty o lampy elektronowe, które może prawdopodobnie mało kto kojarzy, nie było tranzystorów wtedy. Cały komputer ważył 30 ton, przy czym na dzisiejsze czasy to wbrew pozoru nie jest dużo. Jak weźmiemy superkomputery, to nie jest jakaś imponująca liczba. 18 tysięcy lamp elektronowych. Pobierał 150 kW. I to też nie jest dużo wbrew pozoru na dzisiejsze czasy. Obecne superkomputery, które są wylistowane na liście top 500, czyli 500 najpotężniejszych superkomputerów na Ziemi, oni podają w megawatach te wartości w zasadzie, przy czym jest laboratorium zajmujące się między innymi obliczeniami meteorologicznymi w Stanach Zjednoczonych, które nie wiem, czy dalej ten komputer jest pierwszy na tej liście, ale przez jakiś czas był, ale właściciele tej maszyny, to jest klaster obliczeniowy, tak, to jest wiele komputerów, mają umowę z amerykańskim Ministerstwem Energetyki, bo komputer pobiera tyle prądu, że można by spokojnie zasilać go z osobnej elektrowni
I to by dalej dobrze działało wbrew pozorom, bo to mówię, tam są megawaty, grube megawaty idą na te obliczenia, więc 150 kW na tamte czasy, tak, to było dużo, ale dzisiaj to nie jest dużo. No i krąży plotka, że psuje się mniej więcej raz na godzinę, bo mniej więcej tak często się jedna z lamp psuła i trzeba było znaleźć, która. I to były początki, to nie było wbrew pozorom tak dawno, to było mniej niż 100 lat temu, tak? Do tego czasu, do powstania pierwszego komputera, liczyło się głównie na kartkach. Przy czym warto zauważyć, po co powstał ten projekt, ja do tego potem nawiążę, że to był projekt generalnie wojskowy-naukowy z przecinkiem. I od tego się zaczęło. Robimy duży krok naprzód, bo te czasy były troszkę nudne. Mamy okolice lat 60. poprzedniego wieku. Jest coś takiego jak komputery współdzielone. W pewnym momencie wyglądało to tak, że jeżeli mieliśmy jakąś instytucję, na przykład bank, który musiał coś liczyć przez pracowników i potrzebowali do tego komputera, to na przykład na piętro biurowca stał jeden komputer, dosłownie, i łączyli się do niego wszyscy pracownicy, którzy musieli z niego korzystać przez terminale tekstowe na przykład. Pierwotnie to były drukarki z klawiaturą, potem drukarki były zmienione na monitory CRT. I dlaczego można powiedzieć, że historia zatoczyła koło. Jeżeli ktoś pracuje jako deweloper na współdzielonej maszynie i łączy się tam przez SSH, to różnica jest taka, zamiast terminala tekstowego mają SSH i komputer, zamiast kabelka RS-232 do serwera na piętrze ma internet często, albo po prostu w sieć LAN i łączy się do komputera, który faktycznie jest współdzielony, tylko nie zajmuje całego pomieszczenia na piętrze, tylko po prostu jest to maszyna w raku najprawdopodobniej, albo gdzieś w chmurze, albo w budynku tym samym, czy budynku obok. Tak naprawdę, jeżeli ktoś pracuje z SSH, to dużo się to nie różni. Wydajność jest inna, technologia jest inna, ale dalej lecą edytory tekstowe często, tak, VI, Emax, Nano. Jeżeli mamy maszyny typu, na której rzeczywiście dużo maszyn do budowania, na przykład są firmy, które tak budują oprogramowanie, że stawia się pracownikom kilka dużych maszyn, na nich się pracuje, to bardzo nie odbiega wbrew pozoru od lat 60. poprzedniego wieku. To były duże maszyny, potem je miniaturyzowano. Historia jest dość długa, ale o tyle ciekawa, że faktycznie wróciliśmy do tego punktu w pewnym sensie. Przy czym tu warto jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, to były maszyny używane w przemyśle, bo one były bardzo drogie. Były też modułowe, no bo można było osobno szafę do dysków kupić, bo w początku to po prostu były szafy, które się kablami łączyło. Osobno była na przykład procesor z pamięcią, jakieś inne urządzenia, to po prostu był zestaw szaf, które się łączyło. Dzisiaj to nastąpiła miniaturyzacja, ale to było drogie, przy czym napędzało to przemysł. Między innymi bankowy, chociaż nie tylko. Tam jest trochę zdjęć chyba najwięcej z tego typu instytucji, ale wszędzie, gdzie były obliczenia robione, z których korzystali po prostu zwykli pracownicy, to w pewnym momencie to tak wyglądało, szczególnie w tych bogatych firmach. Dobra, jedziemy dalej. Duży przeskok, chociaż niekoniecznie w czasie. Pierwszy język programowania, Fortran. O co chodziło? On powstał bodajże w IBM-ie i powstał dlatego, że wcześniej używano praktycznie tylko assemblera w różnej formie, czy to tekstowej, czy to karty perforowane. Generalnie był tylko assembler w zasadzie. Okazało się, że w assemblerze się trudno wzory wprowadza. I to był główny powód. Pierwszy język programowania powstał po to, żeby między innymi naukowcy mieli łatwość wprowadzenia wzorów matematycznych, przy czym Fortran się rozwija jako formuła translator. Czyli to był język programowania, który powstał, żeby łatwo wprowadzać wzory. Głównie właśnie do obliczeń numerycznych, naukowych, inżynierskich. Przy czym wtedy pojawiło się pierwszy raz rozróżnienie na języki programowania wysokopoziomowe i niskopoziomowe. Fortran był pierwszym językiem programowania i językiem wysokopoziomowym. To były czasy, które do tak naprawdę pojawienia się Pythona obowiązywały, jeżeli chodzi o tą nomenklaturę, w których język wysokopoziomowy to był nie assembler. Assemblery były niskopoziomowe, wysokopoziomowe były wszystkie języki kompilowane. W momencie, kiedy się pojawiły języki skryptowe, no to tą granicę przesunięto, więc słownik się fizycznie zmienił. Jest to język coraz bardziej zapominany, bardzo dużo bibliotek w nim powstało. Lubią go używać chyba nadal inżynierzy, którzy w lotnictwie pracują do obliczeń symulacji związanych z przepływem powietrza na przykład. To był najczęściej używany use case do niedawna przynajmniej.
jeżeli chodzi o niego, czyli właśnie obliczenia numeryczne, ale jest coraz bardziej wypierany przez nowsze języki. Ponieważ jeżeli ktoś przepisuje bibliotekę z Fortrana albo musi ją mocno poprawić, no to wybiera coś ciekawszego, coś w czym się łatwiej pisze, bo Fortran wcale nie jest tak wygodny. No ale jeszcze się go czasami jednak spotyka w użyciu. Jeżeli mamy listę komputerów top 500, to tam jest odpalany benchmark na nich i on, wydaje mi się, że nadal jest odpalana wersja Fortranowa, bo jest najszybsza. Jest też wersja wcale, wydaje mi się, że ona nie jest tak wyżyłowana. Więc on między innymi tam jest używany, głównie klastry obliczeniowe, no tak w domu to nie kojarzę nikogo, kto by chciał w tym programować. Ja co prawda się uczyłem tego przez moment, ale tak, no może nie bardzo. Jednak nie jest zbyt wygodny mimo wszystko na dłuższą metę. Więc to jest coś, co odchodzi historycznie pierwszy język i powstał, żeby łatwo wprowadzać wzory. Drugi język, o którym chcę wspomnieć, to jest język C. Najbliższy mi tak naprawdę w tej chwili. Powstał w celu tak naprawdę napisania w nim Unixa. To był główny cel powstania języka C. Były wtedy nowe maszyny z nowymi procesorami, dla których pisanie w assemblerze było średnim pomysłem. Po prostu było to karkołomne w pewnym momencie, więc paru gości, dokładnie dwóch, nazwiska nie mam, a na pamięć nie znam, przepraszam, zebrało się i napisało pierwszą wersję C, taką roboczą, potem ją troszkę poprawili, w końcu ją wydali w 72 roku, czyli wbrew pozorom nie aż tak bardzo dawno, właśnie po to, żeby pisać w nim systemy operacyjne, konkretnie na początku Unixa. Jeżeli chodzi o jakość kodu, który kompilatory C wypluwają, do dziś jest to referencyjny język, jest uważany za najszybszy, przy czym jest dosyć wymagający, nie oszukujmy się, on powstawał w czasach, kiedy generalnie każdy znał assemblera, więc jeżeli język C nawiązuje mocno do assemblera, go ktoś pozna dobrze i zna assemblera, to będzie od razu wiedział, że to jest tak naprawdę, dużo rzeczy jest 1:1 niestety. I wtedy to nie był problem, że się go używało. Powstał po prostu dla ludzi, którzy znali tak zwane niskie poziomki na tyle dobrze, że to nie był dla nich problem. Dzisiaj ze względu na to, że jest duży nacisk na to, żeby szybko rozwijać oprogramowanie, jest po prostu niewydajny w wytwarzaniu w nim dużych aplikacji, ale nadal, jeżeli ktoś go umie biegle obsługiwać, to jest rzeczywiście najszybszy, z tym, że no, jest wymagający, tak? Jeżeli chodzi o systemy wbudowane typowe, to ciężko lepszy pomysł, bo albo C, albo assembler, tam dużego wyboru w zasadzie nie ma. I co ciekawe, jego składnia jest inspiracją innych języków. C++, Java, C#, wszystko korzysta z składni, która się wywodzi tak naprawdę z C. Więc on tu dużo namieszał i do dzisiaj no, kernel Linuxa z C napisany i tak dalej. Największe projekty udane, no Windows też jest w dużym stopniu w C napisany. Postgres jest napisany w całości w C, bardzo udany projekt zresztą, więc można szukać długo. Dobra, jedziemy dalej. Przejdźmy troszkę na inny obszar, koprocesory, wróćmy do tego na chwilę. Rok 80 poprzedniego wieku, jest coś takiego jak Intel 8080, ale 7. Z szóstką na końcu były procki, pierwszy, czyli 8086, to były podwaliny dzisiejszych Inteli, które mamy w PC-tach. To był 16-bitowy procesor, ale on nie potrafił natywnie liczyć na zmiennym przecinku, tak? Floaty, double, on nie potrafił to. Trzeba to było emulować albo mieć koprocesor, który to robił. I to był fizycznie układ drugi. Jak ktoś widział płytę z takim komputerem, to były dwa procesory, bo to one były w identycznych obudowach. Jeden to był procesor, który robił wszystko, a drugi to był koprocesor, który zajmował się liczeniem zmiennego przecinka. Podobne rozwiązanie miała Motorola. Powstało 4 lata później, zostało wypuszczone na rynek. To był standard w procesorach 486 historycznie, on nie we wszystkich, potem dopiero w Pentiumach, ale one zostały zintegrowane w jeden układ. Do 386, czyli do procesorów pierwszych 32-bitowych w tej architekturze intelowskiej, koprocesor był osobnym układem. To po prostu zostało potem połączone. W 486 były dwie wersje, jak ktoś pamięta, chociaż to jest mniej istotne w tym momencie, z tym, że to ten pomysł wrócił. W 2007 roku Nvidia wydała CUDA, framework do pisania aplikacji różnych obliczeniowych na karty graficzne. Była to konsekwencja tak naprawdę shaderów, tak? Bo rozwijało się OpenGL i pochodne technologie i powstało pojęcie shaderów, czyli wrzucenie prostego kodu napisanego w czymś podobnym do C na kartę graficzną, które liczyło na przykład wygląd tekstury albo jej kolory.
Pokłosiem tego było powstanie 2007 CUDY, gdzie można było generalnie dowolny kod wrzucić, który był dostosowany do architektury kart graficznych. Wtedy pojawiło się pojęcie GPGPU. To jest też ciekawostka, bo to te GP z przodu to jest General Purpose, tak? Czyli pierwsze CUDY, pierwsze karty graficzne, które obsługiwały CUDY, to nie były karty z GPU, czyli z procesorem graficznym, tylko z General Purpose Graphical Processor Unit. Tak to wtedy nazywano. W tej chwili się jeszcze tej pełnej nazwy nie używa, jakoś tak uciekło, ale to się wtedy zaczęło. Z takich innych ciekawostek, Nvidia ogłosiła wtedy konkurs na napisanie programu open source'owego w dodatku z wykorzystaniem CUDY i z tego co pamiętam wygrał gość, który napisał plugin do GIMPa. Nie pamiętam co robił, ale to była pierwsza nagroda. No później dołączyli inni z tym, że nie CUDA, tylko powstał framework OpenCL, który powiedzmy jest zgodny. Ma zupełnie inne API i trochę większe teoretyczne możliwości, no ale technicznie karta graficzna jest koprocesorem w stosunku do procesora, wyspecjalizowanym do obliczeń no przede wszystkim graficznych, ale w tym wypadku również nie. No i mamy inne typy koprocesorów, to Xeon Phi, taki dość ciekawy projekt, który został ubity z różnych względów przez Intela. Są karty dźwiękowe, które mają procesory DSP do przetwarzania dźwięku, technicznie to też są koprocesory. Niektóre karty sieciowe. W kartach Wi-Fi są często moduły do kryptografii, które no nie trzeba liczyć szyfrowania strumienia, który leci w eter, żeby na procku tylko karta sieciowa jest to w stanie policzyć. Ale też karty takie, nie wiem, 10-gigabitowe ethernetowe na kabelek też robią część obliczeń, żeby odciążyć od procesor główny od tego, bo przy tak dużym ruchu to jest wręcz potrzebne. Więc tych koprocesorów dalej trochę mamy, mimo że to się zaczęło w 80 roku poprzedniego wieku, historia zatoczyła koło i dalej się to w miarę jakoś tak kręci. Wspomniałem o DSP. Cyfrowe przetwarzanie sygnałów, taka niby ważna rzecz, niby nieważna, mało kto kojarzy, ale to jest fundament multimediów, JPEGi, MP3, wspomniane dzisiaj również H264. To wszystko są algorytmy związane z multimediami, bazujące na teoriach, które rozwija część nauki zajmująca się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów. Ona dostarcza wiedzy, jak to robić generalnie, jeżeli chodzi o teorię. Są to niesamowicie zasobożerne algorytmy często. Ale podstawy matematyczne, które dały możliwość powstania czegoś takiego w dużym stopniu, bo nie tylko to, czemuś takiemu jak cyfrowe przetwarzanie sygnałów, pojawiły się w 1807 roku w publikacji Fouriera. Powstanie transformaty Fouriera to jest XIX wiek, początek. I już wtedy można było myśleć o DSP, gdyby były komputery, ale wtedy tylko i wyłącznie liczono na kartkach. Wszystko liczono ręcznie, a podstawy matematyczne już były do przodu. Swoją drogą, jak ktoś jest troszkę bardziej obeznany z historią, Fourier dużą część tego, że mógł się rozwijać naukowo, zawdzięcza Napoleonowi, bo to on go wysłał do Egiptu, gdzie miał założyć ośrodek naukowy. Rozkwit tak naprawdę lata 80., gdzie się możliwości sprzętowe pojawiły na tyle duże, żeby realnie to robić na sprzęcie wszystko. Tak, około. Przy czym sama transformata Fouriera ma trochę większy wydźwięk, bo poza tym, że działa, to jest dość wolny algorytm, nawet bardzo wolny. Trzeba go było przyspieszyć i w 1965 roku powstał pierwszy algorytm tak zwanej szybkiej transformaty Fouriera. On był dużo szybszy, działał na takim założeniu, takiej idei dzieli zwyciężaj. No i on zmniejszał złożoność, jest tak ładnie napisane, z kwadratowej do logarytmicznej. Generalnie działał dużo szybciej, przy czym to nie jest jedyne FFT. Ich jest więcej, to był pierwszy. One bazują inne na innych zasadach, bo kulej tutaj działa głównie na podziale przez potęgę dwójki, a te inne na przykład na własnościach liczb pierwszych. Więc nie należy tego jakby... To jest jeden worek, ale one są zupełnie różne i jak się je dobrze poskłada, to już można robić ciekawsze rzeczy. Dużo szybciej niż w taki generyczny sposób, jeden do jeden z samego Fouriera. Jeszcze jedno, jak spojrzymy na te daty, 1807, 100 lat później, dalej liczono na kartkach, bo to były czasy w okolicy pierwszej wojny. 140 lat później się pojawił niecałe dopiero pierwszy komputer, więc matematyka była dużo z przodu już od tego czasu. Na rozluźnienie, historia internetu w Polsce, to taki luźny temacik.
do 89, 90 roku właściwie nic. Sorry. Potem okazuje się, że między innymi w Krakowie, w Polsce są fizycy, których warto by było podłączyć do sieci, z której korzysta też CERN, żeby się wymieniali różnymi spostrzeżeniami i tak dalej. I to jest tak naprawdę początek. Nawet nie będę jakby czytał teraz, nie ma sensu, ale dopiero w latach 90. poprzedniego wieku zaczął się internet w Polsce, głównie ze względów politycznych tak późno, ale zaczęli go fizycy, nauka. To była sieć nie dla ludzi, potrzebowali tego zwyczajnie naukowcy i to do nas przyszli w jakimś stopniu, że trzeba z nami współpracować. Może nie zupełnie bezpośrednio, ale to nie było tak, że to jest przypadek. Po prostu była potrzeba wymiany się z Zachodem, no wiedzą, tak? I powstał internet. On wtedy był tragicznie wolny, ale to się zaczęło. NASK, który jakby był podwaliną takiego większej sieci, powstał w 91. A taka realny internet w Polsce, nie tylko, że kabelek do uczelni z jednym komputerem na końcu, no to była połowa 91 roku. No później to już szło jak lawina, tak? Pierwszy polski serwer WWW to 93. W 96 uruchomiono taki numer, pewnie część osób kojarzy. Jak ktoś ogląda stary film i godzi się wdzwania takim śmiesznym modemem, to w Polsce obowiązywał ten numer, żeby się z niego wdzwonić do internetu. Tak wybierało się na modemie 020, 21, 22 i można było mieć internet. Liczyło to tragiczne koszty, bo to było droższe niż połączenie takie normalne głosowe, a nie było naliczania sekundowego wtedy. No ale to wtedy było jeszcze. Słucham? Okej, okay, to nadal działa, okej. Okay. Nie sprawdzałem, mam kabelek po ADSL-u, przy czym ADSL w Polsce pojawił się w 2001 roku dopiero. I to była pierwsza poważna sieć, jeżeli chodzi o dostęp do internetu takich zwykłych obywateli. W 2002, to jest też dosyć ważna data. Dlaczego Wi-Fi jest legalne? Jeżeli ktoś się interesuje na przykład krótkofalarstwem, to wie, że generalnie nie można sobie nadawać w eter przez radio czegokolwiek. Tam są takie miejsca, że częstotliwości, że można trochę, trzeba mieć jakąś licencję, trzeba, nie trzeba. W 2002 Ministerstwo Obrony Narodowej pozwoliło na wykorzystanie sieci, znaczy pasma 2,4 GHz używanego przez Wi-Fi przez obywateli. Wcześniej Wi-Fi było fizycznie nielegalne i za to można było pójść siedzieć. A w 2011 roku było około 16 milionów internautów w Polsce. Dzisiaj jest prawie dwa razy tyle, bo nawet więcej. Nie? Czyli minęło 13 lat. Dobra, chmury z takich jeszcze ciekawostek. Amazon był pierwszą chmurą AWS. Z takich istotniejszych rzeczy, po co on powstał? Generalnie z Amazonem był ten problem, że jak były święta Bożego Narodzenia, to ludzie zaczynali na potęgę kupować u nich i potrzebowali do tego dużo maszyn, żeby obsłużyć cały ruch, żeby ludzie nie czekali minutami na kupienie czegoś, bo oni tracili klientów. No dobra, styczeń mijał. Kurde, mamy kupę sprzętu, który się nudzi, trzeba coś z tym zrobić. Zaczęli go sprzedawać częściowo, dostęp do tego sprzętu. I tak powstała pierwsza chmura. To był około między 2000 a 2005 roku. Potem powstały inne, tak? Azure, IBM, Oracle ma własną chmurę, gdzieś tam Google się pewnie potem pojawił. Nie znalazłem dokładnie daty. Tylko tak, czym jest chmura? Z punktu widzenia zwykłego użytkownika to jest jakieś miejsce w internecie, w którym mogę sobie coś zrobić, nie wiem, zapisać plik, policzyć coś. Nie ma takiej technicznej chyba do dzisiaj definicji, czym jest chmura, przetwarzanie chmurze i tak dalej. To bardzo luźna definicja, ale odnosi się generalnie do zasobów, tak? Czyli coś gdzieś jest, ja mogę z tego korzystać płacąc za to, ale nie muszę wiedzieć gdzie. Przy czym nie muszę wiedzieć, gdzie odnosi się do zwykłych użytkowników, bo jak ktoś robi poważne rzeczy i na przykład go RODO bardziej dotyczy, no to już wypadałoby wiedzieć, gdzie ta chmura fizycznie się znajduje. Ale z pominięciem no, tak naprawdę prawa i ograniczeń związanych z przetwarzaniem i tym, gdzie można dane trzymać, a gdzie nie, no to w zasadzie chmura zwykłego użytkownika nie interesuje, gdzie to jest. Jeżeli ktoś się zajmuje profesjonalnie i coś w Polsce robi, no to 100 milisekund do stanów pinga to już jest problem, ale dla zwykłych użytkowników nie, bo oni tak tego nie zauważą. Unix. Tego by nie mogło zabraknąć. Idea to z 69, dzisiaj ta data też powstała. 1970 to jest powstanie nazwy. Powstał pierwszy manual Unixowy wtedy, samo polecenie też powstało. To jest też data początku ery Unixa, tak? 1 stycznia 1970, od tego czasu liczymy czas w komputerach z nie Windowsami.
3 lata później powstała pierwsza, czwarta wersja Unixa. Ona już była przepisana do C. Wcześniej to był assembler głównie. Czyli tak nie szło to jakoś super szybko. 89 to powstał VI. 83 system 5 Unixa. Jest między innymi znany z tego, że mamy Inita z tamtych czasów. 85 to jest Emacs. 89 to jest Bash. 91 to jest Vim, czyli ulepszona wersja VI-a. 92 to jest Lynx, czyli pierwsza tekstowa przeglądarka, taka z pierwszego zdarzenia internetowa. Z innych faktów, Unix był dystrybuowany w dużym stopniu ze źródłami jednak od początku. I na Unixie pojawiła się pierwsza implementacja TCP/IP. Tak naprawdę to programistom Unixa zawdzięczamy to, że TCP/IP wygląda tak, jak wygląda, to fizycznie oni to tworzyli. A jakbym ja się miał na tej górnej części z datami umieścić, to jestem troszkę starszy od Basha. Nie dużo, ale jednak. Dobra. Sam Linux powstał w 91 roku, pierwsze wydanie. Źródełka można znaleźć w postaci luźnych plików na kernel.org. Ta wiadomość, ja nie będę czytał, to jest fragment z oryginalnej informacja o powstaniu Linuxa jako takiego przez Torwaldsa napisana przez autora. Przy czym w różnych źródłach gdzieś tam można znaleźć, że on od początku pisał Linuxa for fun. Gdzieś tam nawet zaznaczył, że on nigdy nie zastąpi GNU Harda, który będzie prawdziwym systemem operacyjnym. A on robi to tylko jako haker dla hakerów. No, czas pokazał, że to nie wyszło. Jednak on się wybił, a tam GNU Hard się stał raczej popisem dla deweloperów jako niedziałający do końca kernel. No ale zamierzenie było inne, tak? On to po prostu chciał zrobić trochę dla zabawy w zasadzie i nie wyszło. Zresztą Torwalds jest autorem Gita, jakby ktoś nie pamiętał. I go napisał właśnie po to, żeby źródła Linuxa w nim dobrze rozwijać. Historia, jeżeli chodzi o przeglądarki, ja widzę, że mi się troszkę czas kończy, więc przyspieszę. Pierwsza przeglądarka powstała w CERN-ie, to bardziej znany fakt, przez angielskiego matematyka została napisana. Pierwsza przeglądarka z prawdziwego zdarzenia to 3 lata później. Była początkiem tak naprawdę Netscape'a, bo to ona, Netscape się wywodzi z mozaiki. W 94 powstał W3C, tak, organizacja, która zajmuje się standaryzacją między innymi HTTP, CSS-a i tak dalej. Bardzo dużo standardów jakby, oni tego mają pilnować, może w ten sposób. W 98 powstała Mozilla po upadku Netscape'a. Netscape zbankrutował i założył, pozwolił założyć fundację, która rozwija do dzisiaj Firefoxa. Firefox się 2 lata później pojawił. To jest taka dłuższa historia, może, znaczy zdecydowanie nie na dzisiaj, ale dość ciekawa. Z innych ważnych dat, 78 to powstał TECH, czyli system składu drukarskiego napisany przez Knuta, Ronalda Knuta. W 84 latach, czyli zestaw makro do TECHa. Knut, jak ktoś nie kojarzy, to był taki, jest bardzo znany matematyk i informatyk, bardzo dużo wniósł do samej informatyki, a TECH powstał dlatego, że jak wydawał książki i publikacje, to wzory mu się nie podobały, że są brzydko sformatowane, więc napisał jedno z potężniejszych narzędzi do edycji tekstu ze wzorami, a w LaTeX-u jest napisana ta prezentacja, którą teraz wyświetlam, a jest Beamer tak zwany, więc korzystam. Dobra, i teraz tak, historii troszkę było. Przejdźmy, poskładajmy sobie to w faktach. Dlaczego komputery takie są, jakie są? Od czego się zaczęło? No, od obliczeń fizycznych, to ma znaczenie. Wojskowych, no, przypadek trochę, wojsko generalnie napędzało dużą część takiego przemysłu, szczególnie w tamtych czasach. Pierwsza przeglądarka, matematyk, czyli dalej osoba, no naukowiec generalnie, tak? Osoba mocno, może nie w tym wypadku techniczna, ale ścisła w CERN-ie. W komputery współdzielone to były głównie obliczenia. Dalej. Kręciliśmy się w kręgu po prostu obliczeń. Napędzał to przemysł, jeżeli chodzi o finansowanie, bo oni tego głównie potrzebowali, ale no, to były obliczenia. Pierwszy internet w Polsce, fizycy, znowu, obliczenia. No dobra, i co my teraz mamy? Pierwszy język, który był do wprowadzenia wzorów, drugi, który tak bardzo od tego nie odbiegał w dużym stopniu, ale też powstał po to, żeby jako narzędzie do rozwijania innych narzędzi. Więc mamy języki, interfejsy, terminale tekstowe, bo graficzne tak, no są, owszem, ale no dalej bywają z nimi różne problemy, więc mamy wzory, dużo numerków. I to nam napędza branżę, tak naprawdę. Jest taki żarcik. Żona wysyła
informatyka poza kupy męża, tak? Kup parówki, jak będą jajka, to kup 10. Chłopina po wejściu do sklepu pyta, czy są jajka? Tak, odpowiada sprzedawca, to poproszę 10 parówek. Pytanie, czy ktoś z informatyków na sali próbował to opowiedzieć osobie nietechnicznej? Parę osób się odważyło. Ja też próbowałem. W zasadzie jak ktoś się za odważny, spoko, ale jest to dosyć karkołomne zadanie. Najciekawsze jest to, że osoba na pierwszym semestrze studiów nauczy się na tyle dużo w studiów informatycznych, żeby zrozumieć ten żart. Reszta społeczeństwa nie bardzo. Jest tak duży rozdźwięk, a informatycy tworzą branżę. Taki trochę bardziej zrozumiały dla części społeczeństwa spoza branży żarcik. Nie będę przytaczał, można w międzyczasie przeczytać. Generalnie chodzi o to, że no, informatycy, którzy mają troszkę inne podejście do komputerów, rozwijają tą branżę. UX nie jest aż tak jeszcze popularny, więc zwykli użytkownicy często dostają rzeczy, które są dla nich po prostu niestrawne, jeżeli chodzi o różne aplikacje, bo tworzą to ludzie, którzy mają inne podejście do świata niż duża część społeczeństwa, do których ta część potem ma trafić. Frontendowcy mają chyba najbardziej przekichane w tym wypadku, ale sobie jakoś radzą. Idziemy dalej. Hipoteza Sapira-Whorfa. Coś takiego, dwóch gości kiedyś trochę niezależnie powiedział, że jeżeli ktoś posługuje się jakimś językiem naturalnym, nie wiem, polskim, angielskim, to to, że posługuje się natywnie danym językiem, wpływa na sposób jego myślenia. Hipoteza jest generalnie nieudowodniona, przynajmniej oficjalnie. Ale spójrzmy na to z innej strony. Co robi programista? On mówi do tego biednego komputera, którego musi słuchać, bo nie ma wyboru, i mówi to w jego języku programowania. Pisanie w języku programowania to jest wydawanie poleceń w jakiejś tam ścisłej składni, bo to też ma znaczenie, maszynie, która po prostu musi to grzecznie wykonać z założeniem, że ona zrobi to, co się jej kazało, a nie to, co, a niekoniecznie to, co programista chce. Więc jeżeli ktoś by chciał kiedyś potwierdzić albo wykluczyć tą hipotezę, warto pogadać z programistami, bo szybko wyjdzie, że jest to prawda. Widać to na przykład po tych żartach, które przed chwilą pokazałem. Dlaczego jej informatycy rozumieją i są śmieszne. No więc komputery są dla ludzi, a nie tylko dla naukowców i inżynierów. To jest fajnie pamiętać o tym. Unix generalnie ma długą tradycję terminali. A ile ktoś siada do komputera z Linuxem i umie w terminale, no to spoko. Jeżeli ktoś nie umie, to jest dla niego granica często nie do przejścia. I to nie jest źle. Tak po prostu jest. Ludzie tak po prostu mają. A że informatyka jako nauka jest głównie rozpędzona przez naukę i jednak przemysł, ale ten przemysł nie taki, znaczy okej, przemysł gier to jest jakby osobna bajka, ale duża część przemysłu to są po prostu instytucje, które używają komputerów do zwykłej codziennej pracy, koniec. I oni generalnie mają najwięcej pieniędzy na rozwój tej branży. Więc wygląda to tak, jak wygląda. Te trzy zagadnienia, można się do nich odnosić, to one są pod to napisane, żeby wplecić swój komentarz w ich potencjalne pytanie. Dawaj. Miło cię widzieć. W kontekście C, co sądzisz o Raście? Trochę nie zrozumiałem pytania. W sensie pierwszej części pytania trochę nie zrozumiałem. No, w kontekście języka C. Okej, tego C. Powiem tak, nie używałem. Różne są opinie. Ja jestem przyzwyczajony do C, bo no, znam assemblera, więc mnie to nie boli, że mam wskaźnik, którego muszę wiedzieć, jak używam. Więc dla mnie to jest po prostu nie problem. Bardziej mnie boli wydajność tego, co kompilator wypluwa, ale to troszkę inny temat. Mówię, Rasta nie znam. Nie jestem w stanie jakby zająć stanowiska na temat, którego po prostu nie znam. Jest, działa. Niektórzy go lubią, ja niekoniecznie. No, fajne ma logo. Okej. Emacs to świetny system operacyjny, tylko brakuje mu dobrego edytora tekstu. Zgadzasz się? Nie, nieprawda, w Emacsie jest tryb V. Czym różnią się koprocesory od kart rozszerzeń? Czy to jest inna nazwa? Karta rozszerzeń nie musi być koprocesorem na tej zasadzie. Czyli jeżeli mam kartę na przykład dźwiękową, taką zwykłą, która sprowadza się do przetwornika cyfrowo-analogowego, to ona dostaje do pamięci strumień danych, który wypluwa na wyjście audio, koniec. Technicznie to jest inne wyjście. Jeżeli ta karta dźwiękowa będzie miała procesor, który coś z tym dźwiękiem zrobi, na przykład sprzętowy equalizer,
już go można traktować jako koprocesor, przy czym najlepiej, żeby te dane mogły z powrotem wrócić. No wtedy to jest pełen koprocesor, jeżeli to tylko wyjdzie dalej, to tak powiedzmy niekoniecznie się to klasyfikuje, ale jeżeli ona jest w stanie karta rozszerzeń coś policzyć, to wróci. Na przykład Xeon Phi tak działa w pierwszych wersjach, to były karty PCI Express, te wspomniane wcześniej, więc to były karty rozszerzeń, które były koprocesorami, ale w drugą stronę to nie musi zawsze działać. To jest opcja, ale no zależy, tak? Bardzo zależy. Okej. Okay. Czym różni się zwykły przedszkolak od dziecka informatyka? Zwykły przedszkolak liczy na palcach dziesiętnie, a dziecko informatyka liczy binarnie. To jest dobra odpowiedź. Chociaż w pytaniu było podane, że do 1023. Zależy, czy umie zdjąć skarpetki w tym przedszkolu samo. I czy mu przedszkolanki pozwolą na to za drugim razem na przykład. Ile kosztował internet w Polsce, kiedy zaczęto go wdrażać? Ceny są na Wikipedii podane, on wcale nie był tani. Można to znaleźć. Moim pierwszym internetem była Neostrada, to też ciekawe, 256 kilobitów, bo wtedy taka była dostępna. Ona wcale tania nie była, bo na tamte czasy chyba stówa miesięcznie czy coś takiego. I to był dość drogi internet, biorąc pod uwagę, ile wtedy koszty życia były w Polsce. No ale tak się to zaczynało, tak? Była jeszcze 128, ale w kilobitach. Naprawdę tak wolny internet mieliśmy na początku i to była i tak najszybsza opcja dostępna w domu. On nie był tani. No teraz to są grosze w porównaniu z tego, co było wtedy. Przy czym warto zaznaczyć, że w skali Europy w Polsce jest jeden z tańszych i lepszych internetów. Też wynika z historii powstawania go, bo u nas internet powstawał później niż w reszcie Europy. Większość łączy była od razu lepsza do pewnego momentu, więc na skalę europejską jesteśmy całkiem nieźle ustawieni. Nie wszystko jakby było dobrze rozwiązane, no bo sama sprzedaż TPS-y, która, TPS-a, tak, która, no dużo legend wokół tego krąży, ale niektóre źródła podają, że doinwestowano przed sprzedażą TPS-y, żeby te łącza były dobre przy okazji, żeby sprzedać Francuzom, tak, France Telecomowi, coś, co jest już dobre, a nie takie w powijakach, TPS-a, która się z Poczty Polskiej wywodzi. I już wtedy mieliśmy na starcie dużo lepiej niż reszta Europy, bo u nas jak się internet zaczął, to już było nieźle. A reszta nas no, trochę musiała gonić. Co do sieci, możesz opowiedzieć bardzo krótko o genezie powstania ASI? Ojej, ja nie, ale jest kolega na sali, który będzie wiedział więcej. Niech podniesie rękę wyżej. Jest dłużej ode mnie członkiem, więc on na pewno zna dokładnie tą historię. Myślę, że na middle part, jak się pojawi, może zostać odpytany. Zrzucam na ciebie, Elvis, tą odpowiedzialność. Ja nie jestem aż tak stary, żeby to wiedzieć zwyczajnie. Sorry, jestem tylko trochę starszy od Basza. Okay. A kolega zna tą historię bardzo dobrze, bo zna pierwszych założycieli osobiście, a ja niekoniecznie. Opowiedziałbym ci sam, ale w takim razie proszę kolegę o wstanie i podejście, a tobie zadam następne pytanie w trakcie. Programista miał nazwać dziecko, na wszelki wypadek wybrał dwa imiona, urodziły się jednak trojaczki i dostały imiona Jaś, Staś. Jakie było ostatnie imię? Oj, nie wiem, nie znam tego. Array index out of bounds exception. To chyba jakieś javowe gadanie, nie? Nie, ale wiecie państwo, jakie są trzy najtrudniejsze rzeczy w informatyce, tak? Czy najbardziej złożone? Cache invalidation, naming things i one by of errors. One by of errors. Off by one error, sorry. Okay. Atari czy Commodore? Moim pierwszym komputerem, takim PC-tem, powiedzmy, był Commodore 64. Atari nie dotknąłem w życiu. Nie mam opinii. No tak wyszło. Znaczy Atari też jest Commodora, tak? Ale no nie. Okej. Okay. Muszę tobie przerwać, ponieważ przyszedł kolega. Dobrze. Także powtórzę pytanie. Jaka jest geneza powstania ASI? Proszę, pan w koszulce ASI. Dobra, geneza powstania ASI to tak na dobrą sprawę... Kojarzycie taką organizację IAST, czyli studenckie zrzeszenie tam propagujące wymianę studentów uczelni technicznych. No i w pewnym momencie oni mieli po prostu dział techniczny, tak? Dział techniczny, który zajmował się postawieniem serwerów i tak dalej, i tak dalej.
ten, że tak powiem, dział na tyle się rozbudował, że po prostu z tego wydzieliło się ASI. Swoją drogą ASI między innymi ciągnęło cały internet na teki. W archiwach powinny być plany nawet, jak to było robione. Bardzo dziękuję. Wróćmy do Siewcy. Tak, to ja. Jaka była pierwsza domena zarejestrowana w Polsce? Ojej, tego nie wiem. Ja wtedy nie miałem jeszcze internetu, żeby nie było. 7 osób czeka na odpowiedź. Natomiast jest to pytanie z Wikipedii. Myślę, że tam będzie ta informacja. Jaka jest twoja ulubiona, nieistniejąca wyszukiwarka? Nie wiem, nie prowadzę klasyfikacji w tej kategorii, przykro mi. Korzystam z DuckDuckGo, między innymi dlatego, że nie ma profilowania. Pojawiła się ostatnio aplikacja, która mówi, że jak ktoś na Google, Bingu czegoś szuka, jest profilowanie, to automaty, które dobierają treści do reklam, będą sugerowały się wcześniejszymi kliknięciami, więc jak ktoś klika i nie znajduje od razu tego, co chce, tego w maliny wprowadzą, a DuckDuckGo jest odporne, polecam. Bo jest łatwiej jednak znaleźć, jak się czegoś nie wie, jak szuka, a wie się, jak zadać pytanie, to po prostu lepiej to działa. I to jest publikacja naukowa, no można ją znaleźć w internecie, bo to wyszło. Okej. Okay. Dobrze. Także próbowałeś Emacsem przez Sendmail? Nie. Emacsa używam głównie jako zwykły edytor tekstu. I to mi wystarcza. Nie używam VI-a, ale wiem, jak z niego wyjść. To mi wystarcza w zasadzie w większości przypadków. Czy matematycy komplikują kod? Powiem tak, widziałem kod matematyków, którzy mają małe obeznanie z językami programowania, bo taki się pojawia. Dobrze, że on nie trafia w większości do przemysłu, no bo w przemyśle generalnie chodzi o to, żeby tego kodu ponownie używać. Tamten kod niekoniecznie spełnia podstawowe normy, jeżeli chodzi o sztukę. I mam nadzieję, że to odpowie na pytanie, bo nie chciałbym dalej brnąć jakby. Okej. Okay. Myślę, że tutaj ostatnie pytanie. Psoda może nie znają, ale co z kernel panikami? Znaczy tak, jeżeli ktoś chce mieć bluescreenowy dev na Linuxie, da się to zrobić. Na którejś sesji Linuxowej był gość, który pokazywał, jak wgrać init rd do kernela, który się odpali po kernel paniku, na przykład żeby zrobić core dumpa i go wysłać przez sieć, tam było to pokazane. Równie dobrze można odpalić frame buffer i niebieski ekran z jakimś komunikatem. Da się to zrobić. Nie wiem, czy bym chciał, może się ktoś znajdzie chętny, da się to zrobić. Z tym, że prośba, jak ktoś to zrobi, niech nie dodaje Linuxa do rodziny Bisodów, no to nie o to chodzi. Ale fizycznie da się to zrobić, no sztuka dla sztuki, da się to zrobić. No, dla Windowsa to długa historia, no może niekoniecznie na dzisiaj, niekoniecznie na tą konferencję, ale tak jest. Że jest tu jedna propozycja, przed internetem były BBS-y, więc taka namiastka internetu. Czy chciałbyś coś wspomnieć o tym? To są czasy, w których ja byłem za młody, żeby je pamiętać, a nie naczytałem się na tyle, żeby coś powiedzieć. No ja jeszcze pamiętam czasy, że internet to były płyty, jak ktoś miał nagrywarkę, to mógł taką płytę skopiować i płyta mi się roznosiło memy na przykład. Potem się pojawił internet i było prościej, ale nie pamiętam aż tyle z tych czasów, albo nie wiem, żeby coś więcej jednak powiedzieć. Historia historią, ale wszystkiego się wiedzieć nie da. Na pewno dało się zmieścić mniej memów niż u kolegi z OVH Cloud. No ale no, nie trzyma tego na płytach. Blu-rayów wtedy nie było. Jak ktoś miał nagrywarkę combo i mógł płyty DVD odczytywać, to w ogóle było super. Na torrentach też niby można to utrzymywać. No, ale to musiałeś mieć internet, wtedy w Polsce nie było. Okej. To wszystkie pytania. Ja dziękuję ślicznie. I dziękuję bardzo, Siewca, że się pojawiłeś 19, 20 raz. No nie przesadzaj. Mi jest miło, że mogłem do fajnej publiczności pogadać. Dziękuję.